GBP USD. Mamy podobną sytuację jak na euro, czyli mamy przebicie, tu jest poziomu tygodniowego, przebicie poziomu miesięcznego, tutaj ta reakcja była jednak bardzo, ale to bardzo słaba, więc tu mieliśmy jakąś tam delikatną próbę retestu, ale twierdzę, że to jest jednak za mało. No i spadek, zobaczcie, spadek stąd, ten gwałtowny spadek, z którym mieliśmy do czynienia na końcówce zeszłego tygodnia na ETK-u. Ups. No i dokąd? Do tygodniowych wsparć. Jesteśmy niedaleko miesięcznych wsparć, więc opcja taka, że na przykład spadamy tu, może to namaluję, będzie prościej, lepiej widać, że spadamy tu, a później jedziemy w górę, no jest jak najbardziej też prawdopodobna. Co ciekawe, długoterminowo wychodzi mi, że euro USD powinien nam spadać, a GBP USD powinno rosnąć. To taka, no właśnie, taka obserwacja wynikająca z obu metodologii, czyli z MMD i z DML-a, ale tak mi to wygląda. No zobaczymy, co tutaj na kablu się jeszcze wydarzy. No w tej chwili na kablu wisi nam wiele tych poziomów, tutaj Sky Blue, zobaczcie, tu wisi, wyżej też wisi, więc to jest coś nienaturalnego i w ciągu tych już dwóch lat, można powiedzieć, czy ponad dwóch lat, gdzie korzystam z Deep Market Level, to mogę powiedzieć, że tego typu sytuacje, nie że ich nie było. Mieliśmy takie sytuacje na przykład na USDCHF-ie, ale jeżeli mieliśmy coś takiego, to potem była bardzo, ale to bardzo gwałtowna reakcja w przeciwnym kierunku. No, zobaczymy, jak będzie teraz. Nie mieliśmy takich akcji wojennych, jak teraz, ale być może jest to po prostu naciąganie sprężyny, która za moment strzeli. Zanim przejdę do kolejnego instrumentu, bo mam tutaj komentarze z Waszej strony. Arek, przydałoby się, żeby pokazać na żywo, jak to łączyć. Raz na miesiąc byłoby ok. A, nawet na żywo, no, słuchajcie, to też nie kłopot, żeby na żywym rynku pokazywać Wam, jak to można łączyć, szczególnie jeżeli można byłoby zrobić coś takiego taką sesję nawet dzienną, nie? Taką skalpingową, w jaki sposób jakby zajmuje pozycję, czym się kieruje, z czego to wynika. Najczęściej wynika to po prostu z metodologii MMD i z chmurek i diamentów, to jakby są elementy podstawowe u mnie. No i oczywiście poziomów DML. I to się da bardzo fajnie połączyć, bo zarówno w sytuacjach, kiedy rynek nie do końca idzie tak, jakbyśmy chcieli, to się przydają po prostu obie metodologie. No, możemy coś takiego zrobić. Możemy zrobić coś takiego na przykład w okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy zazwyczaj ludzie wyjeżdżają na wakacje, jest posucha, to my możemy wtedy znaleźć czas na to właśnie, żeby coś takiego zrobić. Raz tą sesję taką łączoną w ogóle, żeby spojrzeć na szerszą perspektywę, taką jak chociażby jak robimy takie spotkanie jak dziś, ale możemy też, tak pomyślę o tym, żeby zrobić taką typową sesję live. Nie jakoś tam apetując z dużymi kwotami, bardziej chodzi o, może to być nawet mała kwota, na której, czy nawet konto demo, na której będę handlował, chociaż Real ma swoje uwarunkowania i zawsze to tak inaczej działa, nie? Również na odczucia, na wrażenia i postrzegania osób, które na to patrzą. Więc pewnie jakieś małe konto na Realu i poskalpujemy. Drugie pytanie według wałkuję na razie stare nagrania z ECW MMD i DML, ale na pewno chętnie proszę. OK. No dobrze, słuchajcie, sporo pytań, ale można mieć tylko 200 znaków. Dobrze, to pisał Robert. Robert, słuchaj, na pewno podczas sesji Q&A no, takie teksty pisane by się przydały, ale możemy zrobić też, ja myślę, że będę raz w miesiącu robił spotkania w EC. I wtedy mogą to być typowe spotkania Q&A, a jeżeli nie, to będę Wam mówił o tych rzeczach, takich nowych newsach, które się gdzieś tam wydarzają, związane z Deep Market Level.
No ale wtedy może być po prostu taka spokojna okazja do tego, żeby, no, żeby się spotkać, pogadać. Może nawet na Zoomie. I jakaś taka krótka sesja z pytaniami, z odpowiedziami, bo zdaję sobie sprawę z tego, że one się Wam nasuwają, szczególnie na początku drogi, tak? Wtedy, kiedy oczekujemy, że to, co mówi osoba, która Wam podaje jakieś treści, one będą wtedy zero-jedynkowe. I ja też pokazywałem kiedyś schematy statystyczne. Czy one dalej działają? Działają, ale działają 80-90%. To nie jest gral, więc to też nie można się fiksować. Jak już to do Was dotrze, że to jest coś, co buduje przewagę i jakby kolejny klocek do zbudowania swojej własnej strategii, no to zobaczycie, że to fajnie działa. No w tym filmiku na przykład wczoraj wieczorem wspominałem o schemacie na minus 3 i na minus 5. Prosty schemat, nie wynikający z żadnych tam wskaźników, po prostu ze zwykłych świeczek i obserwacji tego, co się w powtarzalny sposób dzieje na wykresie. Działać działa, rewelacyjnie działa. Zapraszam do Magic on the Charts, na ten drugi kanał, na którym będziecie mieli te spotkanie Q&A by MMD.